Tak, przechodzimy w takim razie do pytania drugiego. Czy możliwe są innowacje w żywności naturalnej? I zaczynamy tym razem od pani docent. Tak. Innowacje to bym zaczęła od surowca. No bo proces produkcyjny zaczyna się od surowca, czyli musimy mieć ciekawy surowiec, dobrze uprawiany, czyli ta uprawa powinna być no, zgodnie z zasadami prowadzona, jak najmniej chemii. No i wybierać te gatunki, które zawierają dużo związków bioaktywnych. A w ramach gatunku jeszcze wybierać odmiany, które są najciekawsze, bo mamy bardzo dużo odmian i możemy wybrać te, które są najlepsze. W związku z tym możemy tak zaprojektować jakiś produkt, żeby charakteryzował się jak najwyższą zawartością związków aktywnych, które będą korzystnie działać w naszym organizmie. Wspomniano o konserwantach. Konserwantów się nie da wyeliminować, prawda? No bo nam się zepsuje ta żywność. Ale rzeczywiście fermentacja mlekowa, czyli kiszenie, to jest najstarsza metoda utrwalania żywności. I tutaj też bym widziała no, taką innowacyjność, czyli jak najwięcej surowców można kisić, prawda? To kiszenie jest bardzo popularne na Białorusi, tam gdzie no, bardziej na północ. Trochę mniej się kisi u nas surowców, a najmniej na południu. Tam w ogóle nie jest znana ta metoda utrwalania żywności. Więc w tych naturalnych metodach ja bym widziała taką innowacyjność, powrót w zasadzie do tych metod takich najstarszych produkcji żywności. Dziękuję. Dziękuję. Proszę panią magister Żygałę. Ja myślę, że może dobrze byłoby się powzorować na niektórych krajach europejskich, które no, wzięły produkty znane, tradycyjne, stare i zrobiły z nich nowe dania, nowe produkty. Na przykład w Danii tak na nowo zaistniał czosnek niedźwiedzi, sałata morska. To były wszystko to były produkty, które były już wcześniej znane i powszechnie jedzone. Właśnie w takich okresach, kiedy no, nic innego nie było, to sięgano na przykład po taką sałatę morską albo na wiosnę, kiedy tam się pojawiają pierwsze listki czosnku niedźwiedziego, więc one też szybciutko były wykorzystywane. I teraz właśnie tam stworzono coś takiego jak taką nową kuchnię, taki nowy trend właśnie kulinarny, gdzie z wykorzystaniem tych surowców już znanych od wieków tworzy się jakby nowe potrawy. Może właśnie w tą stronę też można byłoby pójść z tą innowacją, czyli znając te nasze tradycje kulinarne, te tradycyjne produkty, surowce, które wykorzystywano, no jakieś nowe produkty promować. No, u nas na przykład była taka próba takiego połączenia czosnku niedźwiedziego właśnie w momencie, kiedy on jest świeży, z takim przecierem dereniowym. Ostatecznie bardzo świetne zestawienie. No nie wiem, czy kiedykolwiek ono wcześniej było w ten sposób, ten dereń był wykorzystany, bo to jest przecież ze świeżego derenia. No w okresie, kiedy nie było lodówek czy zamrażarek, trudno było przetrzymać ten surowiec do wiosny, kiedy jest czosnek niedźwiedzi. No w tym momencie to jest możliwe i może wykorzystać to, co jest, no, to, co jest możliwe, żeby ten surowiec taki cenny, a zapomniany wykorzystać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pani doktor Marcinkowska. Nie z mojej dziedziny, ale powiem tak. Nauka bardzo dużo może. Z całą pewnością powinno się prowadzić badania i powracać do starych odmian. Dlaczego jest to istotne? Dlatego, że one wiele, może nawet setek lat
ewoluowały na naszym terenie. Jeśli jakiś gatunek wypromował się sam przez dziesiątki lat, nie ginął, to co pani nam mówiła o odporności niektórych jabłoni na mączniaka, na temperaturę i tak dalej, to jest na pewno to coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Jeżeli uda nam się przywrócić rzeczywiście te stare odmiany, może niekoniecznie, może je można modyfikować, żebyśmy jak najmniej stosowali tej chemii bezpośrednio w produkcji, to wtedy to już będzie na pewno dostateczna innowacyjność. Kolejną innowacyjność to naprawdę z opakowaniami. To muszą pojawić się jakoś regulacje nie od strony uczelni, to muszą się pojawić regulacje od strony władz najwyższych, które to regulacje zabronią pakowania w te wszystkie plastiki, w tym toniemy. To jest tak straszne, to powinno być innowacyjne. Kraje, które zrozumiały, że plastiku nie powinno się używać do pakowania żywności, tam ludzie noszą w torbach papierowych. Ja niedawno byłam w Brukseli, więc pojechałam tam na zakupy, dostałam torbę papierową w objęcia, tak? Z jakiegoś takiego szarego papieru, któryś raz używanego. Więc może innowacyjnością jest powrócenie do papieru? Szaleństwo, ale może tak. Tak, bo w tym pytaniu mamy takie sformułowanie żywność naturalna, zgodnie znowu z definicją żywności naturalnej. Właściwie na pewno żywność tradycyjna, naturalna i funkcjonalna nie lubi innowacyjności. Niestety, bo wiadomo, że jeżeli ją poddamy ekstrakcji za pomocą ultradźwięków, higienizacji za pomocą mikrofali, prawda, czy innych promieni, albo zapakujemy właśnie to, co pani doktor Maciejowska powiedziała, fatalne opakowanie, no to ono właściwie straci wszystkie swoje właściwości. Zresztą powinni też państwo się zastanowić, dlaczego zioła w doniczce, w hipermarketach stoją, póki są w sklepie, a po przeniesieniu do domu od razu padają. Prawda, że niby jest to naturalne, ale to nie jest naturalne. W ogóle trzeba też uważać z nowymi technologiami, na które właśnie dostaje się dotacje unijne, bo one zmierzają na przykład do ekstruzji. Ja wiem, że dużo jest tu na sali zwolenników ekstruzji, ale moim zdaniem 140 czy 160 stopni i wysokie ciśnienie nie ma prawa zachować naturalności w żywności. Także ja tutaj bardziej się skłaniam do makrobiotyki, do doktora Hufelanda, do doktora znowu Madausa, którzy uważali, że im mniej przetwarzamy, ingerujemy w żywność i w surowce lecznicze, tym lepiej i zdrowiej. Dziękuję. Czy są pytania do drugiego pytania? Dzień dobry, Anna Chryplewicz, ja jestem studentką biotechnologii. I chciałam się właśnie wypowiedzieć na temat innowacyjności, a wręcz odnieść się do poprzedniej też tej wypowiedzi. Otóż no, ja jako reprezentantka biotechnologii właśnie żywności też na tej uczelni uważam, że innowacja w żywności to nie jest tylko tak jak tutaj pan doktor wspomniał, jakieś zabiegi chemiczne czy fizyczne, tylko właśnie taka myśl biotechnologiczna pod tym kątem. Musimy wracać do surowca. Żadna żywność naturalna jakby nie zostanie wyprodukowana, jeżeli ten surowiec będzie zanieczyszczony. I warto tutaj właśnie spojrzeć na przykład alternatywę dla antybiotykoterapii. To jest bardzo ciekawy temat. A propos tego, że jest teraz są podjęte badania w świecie na temat właśnie bakteriofagów, które naturalnie potrafią zwalczać antybiotyki. Jest to taka selekcyjna metoda, po prostu jeden bakteriofag, jedna bakteria potrafi to bardzo selekcyjnie zwalczyć, więc może warto postawić właśnie na młodych biotechnologów, tutaj właśnie też do pana posła, w naszym Dolnym Śląsku. Nasza uczelnia naprawdę kształci bardzo dobrych biotechnologów i no, bakteriofagi to jest bardzo dobry, innowacyjny pomysł na właśnie zwalczenie antybiotyków. I to już można powiedzieć wyraźnie, że to jest bardzo takie, no, wejdzie to nie przyszłościowe, to już niedługo wejdzie po prostu w życie. Trwają badania nad tym.
Dziękuję. Dziękuję za ten głos. Kasiu, po lewej twojej ręce. Aha, dobrze jeszcze. Jeszcze raz Wiesław Jasiura. W zasadzie pytanie do pani docent, jak i doktora Różańskiego. Głośniej, odsuń mikrofon głośniej. Czy taka stara, innowacyjna technologia, ekstrakcja alkoholem etylowym, myślę, że... Co sądzicie państwo na ten temat? Głośniej, odsuń mikrofon głośniej. Halo? Teraz. Co sądzicie państwo o ekstrakcji alkoholem etylowym? Czy to nie jest innowacyjna technologia? To chyba szczególnie w zakresie ekstrakcji ziół można by też stosować. Pani docent, tak? Państwo? Ja mam skojarzenia z nalewkami po prostu. No ja też. Tak. No oczywiście. Znaczy, przez pewien czas, jakieś 10 lat byłem pracownikiem browarów różnego typu, więc mam te takie skojarzenia. No oczywiście nalewki, no to przed wojną bardzo często stosowany produkt, napój. On ekstrahuje wszystkie związki, które znajdują się w owocu, prawda? Jeżeli jest dużo związków tych bioaktywnych, polifenolowych, no to one są ekstrahowane, wyciągane z tego owocu do napoju. I to wszystko się znajduje w napoju. A jeszcze dochodzi alkohol, który powiedzmy dobrze rozprowadza te związki w naszym organizmie, więc ja myślę, że to jest no, dobry kierunek, tylko że w małych ilościach oczywiście. Nie bardziej efektywny niż roztwory wodne? To zależy jakie związki, bo są niektóre związki bardziej rozpuszczalne w wodzie, więc wtedy no to niższy alkohol powinien być powiedzmy 40-procentowy jeszcze z wodą w owocach. I troszeczkę inaczej to się ma w ziołach, prawda? Też tam można ekstrahować wodą, można na ciepło, na zimno z ziół odwary, napary robić. Także no to jak najbardziej ekstrahujemy wszystko to, co jest dobre w surowcu roślinnym. Także to może być świetny napój, tylko ten alkoholowy to w mniejszych ilościach. Ale systematycznie powiedzmy 50 ml wieczorem to mógłby być dobry pomysł. Dziękuję, przepraszam, zamknąłem szafę, ale to nic. Proszę pani doktor Marcinkowska. No, my cały czas mówimy o naturalnej żywności i zeszliśmy do tematów przetwarzania, tak? Czyli naturalna żywność, naturalnie wyhodowana, bez środków dodatkowych, które pozwoliłyby zrobić jej krzywdę, no i zaczynamy przetwarzać. A ja cały czas mówię, jedzmy surowe. Nasz układ pokarmowy jest naprawdę tak cudnie przygotowany do tego, żebyśmy trawili surowe rzeczy, że naprawdę nie trzeba tego rozpaćkać, rozgotować, żeby było pożywne. Więc wydaje mi się, że naprawdę innowacyjnością jest jak najmniej gotować. Znam ludzi, którzy opierają swoją dietę praktycznie prawie o wszystko surowe. Są jak konie. Pewnie, że mięso trzeba ugotować, jeżeli jemy, tak? Natomiast im mniej przetworzymy żywność, im mniej będziemy obrabiać, im mniej będzie czynników zmieniających charakter chemiczny. Zwykła witamina C, odrobina zmiany w jej budowie, to jest tak bardzo prosty związek, który powstaje, powinien powstawać w naszym organizmie z glukozy, bo jest to ten sam tor przemiany, tylko jesteśmy niestety mutantami, tak jak świnka morska, w związku z czym nie produkujemy witaminy C, ale w momencie, w którym powiedzmy ta witamina C gdzieś tam nie tak jest podana w naszym organizmie, ona nie spełnia swojej roli. Czyli jak byśmy jedli wielokrotnie w ciągu dnia surowe warzywa, mniej owoce, bo te zawsze więcej kalorii niosą, wybierając te, które mają niski indeks glikemiczny i właściwy poziom witaminy C, to całej masy chorób unikniemy. Czy to nie jest innowacyjne wrócić do podstaw? Wydaje mi się, że jak najbardziej. Ja jeszcze dopowiem, że rzeczywiście najmniej przetworzony surowiec, no to jest rewelacja, ale teraz jest bardzo popularny produkt wśród młodzieży, smoothie. I łączenie owoców i warzyw z małą ilością wody i to wśród młodzieży jest chyba super produkt, prawda, młodzieży? Także mogą to sobie na świeżo przygotować, prawda? Takie mieszanki można kupić i samemu zrobić w domu, tuż przed spożyciem. Okay, to jest najlepszy deser.
Chciałam powiedzieć, że tak, tylko znowu trzeba powiedzieć, co z czym. Wystarczy, że połączymy ogórka z pomidorem i popsuliśmy wszystko, prawda? Jest askorbinaza w jednym produkcie, w drugim jest kwas askorbinowy, czyli witamina C. I zrobiliśmy kuku, czyli znowuż potrzebna jest wiedza dietetyków. Tak? Jeśli takie mieszanki mają być przygotowywane, to znowuż z pełną świadomością, z pełną wiedzą biochemiczną. Nic na to nie poradzimy. Zgadzam się. Dziękuję bardzo. Czy jest jeszcze jakieś pytanie z sali? Proszę. Dzień dobry, kłaniam się. Witold Nowakowski, Grupa Zdrowa Ziemia. Mam takie pytanie. Czy nie powinniśmy zacząć wracać jakieś informacje, zaczynają o tym krążyć, mianowicie do konopi, do lnu? To są tematy chyba Państwu doskonale znane, zniszczone przez polityków, przez przede wszystkim prawników przed laty. I o ile słyszę, to ten temat ma wrócić do łask. Uprawy mają być, w samym zachodniopomorskim ma być 2,5 tysiąca hektarów obsianych konopią. Ale ja mówię cały czas o siewnej, jestem dealerem, ale konopi siewnych, tych preparatów. Mówi się tak samo o zaletach konopi indyjskiej. To jest inny temat, szerszy, dalszy w przyszłości będzie wprowadzany. Natomiast chciałem nawiązać, tutaj cały czas mówimy o biochemii i nawiązujemy do mikrobiologii. Ja tymi zagadnieniami się zajmuję już od lat i mogę tylko przypomnieć Państwu, że można prowadzić hodowlę bez antybiotyków, można prowadzić uprawy bez nawozów sztucznych, z minimalną ich ilością. I to są przykłady pana Pieprzyka i innych, efektywne, skuteczne, ekonomicznie nieprawdopodobnie opłacalne, ale takim my w tym naszym gronie mówimy o pewnych aspektach, mówimy stopniowo. Po prostu efekty są tak duże, że nie chcemy ich przekazywać od razu na początku, w całości. Hodowla zwierząt, pszczół, to tak samo jest przecież nośnik cywilizacji, podstawa naszej cywilizacji. Także zapraszam i byłby dobry może program tak samo, połączyć to tak samo i dni wody i nasza gleba. Ożywić naszą glebę, ona jest magazynem dwutlenku węgla, wody, czyli mniejsze i mniejsze są zagrożenia powodziowe, suszowe. Ja na jednym hektarze ziemi zmagazynowanych jest przy ilości próchnicy 4% około 600 ton wody. Jeżeli jest u nas 1,5%, to czy ta woda jest, czy nie jest nośnikiem życia, podstawą życia. A później zaczyna się tak samo, wszystko zaczyna się w zasadzie w glebie. Poprzez mikrobiologię na każdym poziomie, aż po nasze zdrowie. To słów parę, przepraszam, tylko tak. Dziękuję. Czy jest jeszcze jakieś wypowiedź, pytanie? Dzień dobry. Jestem studentem PWSZ w Krośnie, kierunek zielarstwo i mam pytanie w temacie innowacji, a właściwie w temacie higienizowania ziół i produktów spożywczych. W praktyce swojej spotkałem się w zakładach przetwórczych z poddawaniem ziół mikrofalowaniu lub działaniu parą wodną w temperaturze 140 stopni. I mam pytanie, jak Państwo się odnosicie do tych metod i czy związki aktywne, które pierwotnie są zawarte w ziołach, które pozyskujemy w naturze, są jakby w tych samych ilościach i czy te związki są te same w tych ziołach, które są poddane higienizacji. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa pierwszy? Szanowni Państwo, ja zawsze byłem przeciwny, że właśnie poddawaniu różnym procesom fizykalnym ziół, bo nie wyobrażam sobie, żeby roślinę poddawać wrzącym oparom alkoholu, właśnie jednocześnie mikrofalom, przy ekstrakcji ultradźwiękom. Każdy właściwie chemik tutaj siedzący, biochemik wie, co to są związki pierścieniowe, laktonowe i one tego nie wytrzymają. Tak samo jak mikrofala, przecież to działanie jest proste, że wzbudza cząsteczkę wody, prawda, związaną na przykład w jakiejś molekule tylu tysięcy na sekundę, drgań, że to od razu rozrywa to wiązanie. Czyli właściwie zioła, które poddane były takim zabiegom, na pewno nie będą mieć działania farmakologicznego. Witaminy takie jak inozytol, B12, cholina,
ryboflawina, kwas foliowy, one wszystkie się rozpadną momentalnie, no już nie mówiąc właśnie o wspomnianej witaminie C, która jest bardzo wrażliwa nie tylko na wysoką temperaturę, na utleniacze, ale też i na ultradźwięki. Dlatego podoba mi się właśnie podejście Szwajcarów, że jeżeli coś ma leczyć i ma spełniać wymogi farmakopalne, takim zabiegom nie może być poddawany. Powinniśmy tak nauczyć się produkować zioła, jak było to kiedyś, żeby były czyste, nieskażone właśnie związkami chemicznymi. A poza tym też są bez sensu normy, no bo jeżeli sanepid określa ogólną liczbę bakterii grzybów i nie patrzy, że na przykład rozbijają się na szalce bakterie glebowe, jakieś nitryfikacyjne, denitryfikacyjne, które w ogóle nie mają żadnego znaczenia chorobotwórczego dla nas, że to jest naturalny komponent tej rośliny, bo jeżeli roślina wchodzi w symbiozę z bakteriami czy grzybami, tak jak na przykład goryczka, to trudno teraz goryczkę wysterylizować. Wiadomo, że związki rydowe od razu się po mikrofalówce rozpadną, wszystkie. Tutaj pani doktor Waska wie o tym najlepiej. Także ja jestem od zawsze krytykiem tego typu podejścia. No i to jest też między innymi powód, że w społeczeństwie wśród lekarzy panuje właśnie taki pogląd, że rośliny nie działają. Nie działają, bo zostały pozbawione tego działania. To jest właśnie odwieczny problem. Proszę mi pokazać jednego producenta w Polsce, który napisze na opakowaniu, że zgodne z farmakopeą polską lub europejską. Nikt się tego nie odważy napisać, bo nie trzymają standardów, jeżeli chodzi o zawartość składnika. Oni tylko patrzą, żeby było czyste, żeby nie było bakterii, żeby nic nie wyrosło. A niektórzy jeszcze potrafią dosypywać różne właśnie konserwanty, na przykład parabeny, po to, żeby w razie brania wymazów nie dało to pozytywnego wyniku. No i właśnie tak jak wspomnieliśmy o konserwantach, to jak najbardziej konserwanty stosujmy, takie szczególnie, które są w środowisku roślinnym, ale przestańmy na przykład stosować parabeny do żywności, bo wszyscy mówią o parabenach w kosmetykach. Zresztą ja 17 lat temu, jak po raz pierwszy publikowałem pracę na temat szkodliwości metylo, etylo, propylo parabenów, to producenci tych substratów do kosmetyków pisali do mojego rektora, wtedy profesora Goneta, groźby, że uczelnie podadzą do sądu i powinien w ogóle mnie zwolnić dyscyplinarnie. Na szczęście profesor był Gonet bardzo odważnym człowiekiem, nie poddał się tego typu pogróżkom, ale proszę zobaczyć, jakie jest lobby, prawda? Jak zakłady dbają o to, żeby mieć interes, a nie patrzą na zdrowie państwa. Proszę sobie wyobrazić, że kodeks alimentarius parabeny dopuszcza jako konserwant na przykład do półtusz. Czyli państwo nie będą mieli na opakowaniu, że ta półtusza była moczona w parabenie, bo to jest jak gdyby ogniwo jedne z pośrednich. Czyli to będzie na etykiecie dla masarni, która przetwarza to półtusze. Masarnia doda kolejne swoje konserwanty. Także będzie sumowanie, no już nie mówiąc o opakowaniu, które jest też odpowiednio nasączane, bo nie jest możliwe, żeby mięso leżało czy ryby niezamrożone, prawda, 2 czy 3 tygodnie i czy mleko i się nie psuło. Także dziękuję. Bardzo dziękuję. No, pytanie bardzo takie ciekawe, zaczepne. Mowa o innowacjach, tutaj wszyscy z Państwa powiedzieli, wracajmy do natury. Wcześniej tutaj pani doktor mówiła wprost, żeby pytać rodziców i dziadków do tego, jak oni gotowali, jak się odżywiali. Pani mówiła o tym, żeby odkrywać na nowo te rośliny, które były. Tutaj pan doktor też mówił o tym, żeby przy przetwarzaniu przetwarzać naturalnymi metodami, żadnych innowacji. A z drugiej strony, no ja oczywiście się z tym zgadzam, z drugiej strony właśnie moje pytanie, jak dotrzeć do społeczeństwa, żeby chciało z tego korzystać? Proszę zobaczyć, no można powiedzieć pusta sala,
podziękowania dla telewizji internetowej, jednej czy drugiej, że chce to nagrywać i jakoś to w internecie będzie żyło, ale wydaje mi się, że to oddziaływanie na społeczeństwo jest dużo za małe. W jaki sposób Państwo by widzieli możliwość dotarcia do obywateli? Bo jeszcze raz powtórzę, no, obywatele wierzą w państwo, czyli jak idziemy do sklepu i kupujemy coś w sklepie, to każdy uważa, że to jest właśnie bardzo dobre dla naszego zdrowia i właściwie lepiej nie będzie. Ja 2 tygodnie temu byłem w Teksasie i właściwie w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych dokładnie to samo mówią. Oni mają najlepszą żywność, właściwie lepszej na świecie nie ma. I każdy tak uważa, wierząc w swoje państwo, bo oni mają też swoje sanepidy, też swoje instytucje badające. A tak naprawdę, no tutaj już o tym była mowa, no ta przetworzona żywność jest pusta pod względem właśnie tych substancji bioaktywnych. I słyszymy również, że te zioła, które kupujemy, również są puste. Puste właśnie z uwagi na bioaktywne substancje. I teraz w jaki sposób przekonać społeczeństwo, dotrzeć do społeczeństwa, aby chciało korzystać z tych naturalnych surowców i żeby poszukiwało tych naturalnych surowców, bo jeżeli one będą poszukiwane, to one będą miały też swoją cenę, a jak będą miały swoją cenę, to będą osoby, które będą chciały te surowce w ten sposób przetwarzać i w ten sposób no, ich poszukiwać, dostarczać obywatelom. Może ja pierwsza odpowiem. To znaczy tak, najpierw trzeba zachęcić sadowników, żeby uprawiali na przykład derenia czy jagodę kamczacką, żebyśmy mieli ten surowiec. To po pierwsze. A po drugie trzeba zachęcić producentów, żeby wytwarzali żywność, która będzie wartościowa dla nas. I od tego trzeba zacząć, czyli sadownicy i producenci. Jak będziemy mieli ciekawe surowce, będziemy mieli produkty z dużą zawartością związków aktywnych, no to wtedy można trafić do odbiorcy, do młodzieży. Wiadomo, jak się trafia, przez internet, prawda? Takie informacje młodzi wychwytują od razu. Tylko, że to trzeba od podstaw wszystko zacząć, czyli musimy mieć te owoce. Teraz owoców derenia w Polsce jest bardzo mało, nie ma sadów, możemy je sprowadzać, a powinniśmy zachęcić właśnie sadowników do uprawy. To jest surowiec, roślina, która zaczyna owocować po 5 latach, po 3 albo po 5 latach, ale owocuje przez 100 lat, przez 200 lat, więc to taka inwestycja na przyszłość, ale to trzeba w to wejść, prawda? Jak będziemy mieli takie sady, no to będą też i ciekawe produkty. Możemy to oczywiście sprowadzać z Ukrainy, z południa, tam gdzie naturalnie występuje ten owoc, ale to są też koszty. Więc ja bym wychodziła tutaj z apelem do sadowników i do producentów, żeby surowce były i produkt był ciekawy. To pytanie, które pan zadał, to jest nawiązanie do projektu Zielona Dolina, gdzie jutro zaczynamy od sesji Zielonej Doliny, czyli projektu regionalnego dolnośląskiego, czyli Dolny Śląsk, Zielona Dolina, Żywność i Zdrowie, gdzie jednym z elementów jest powrót do natury, czyli do tych starych odmian, do odpowiedniej współpracy z rolnikami, odpowiedniej edukacji, tak abyśmy stopniowo to społeczeństwo edukowali. Pierwszą debatę, znaczy każda z debat jest nagrywana, pierwszą debatę w internecie obejrzało ponad 60 tysięcy osób. Więc jak na konferencję naukową, nie ma takiego wyniku w Polsce. Zakładam, że podobnie ta dzisiejsza debata będzie, mam nadzieję, cieszyła się podobną frekwencją, w sensie klikalności, ale skoro wiemy, że idziemy w kierunku techniki, idziemy w kierunku internetu, to my również musimy w tym kierunku działać.